Pokój i dobro, kochani. Dziś jest wtorek, 22 października. W Polsce obchodzimy wspomnienie obowiązkowe świętego Jana Pawła II, papieża, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. W dzisiejszej Ewangelii, kochani, Pan Jezus zaprasza nas do tego, abyśmy czuwali, abyśmy nie przegapili tego momentu, kiedy On przychodzi ze swoją łaską, kiedy On przychodzi do nas. Posłuchajcie fragmentu z dzisiejszej Ewangelii. Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie, a wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego Pana, który z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Jezus chce, żeby nasze serca płonęły, żebyśmy nie pozwolili sobie na byle jakość, na taki moment, kiedy przygaśnie światło wiary w naszym sercu. Kochani, wiara jest taką rzeczywistością dynamiczną. Nie można powiedzieć, że już osiągnęliśmy ją raz na zawsze. Będzie tak, że w przypadku różnych sytuacji życiowych, które nas gdzieś tam dotykają, będzie tak, że nasza wiara będzie jakaś mniejsza, czasem większa, czasem rozpalona do czerwoności, ale byśmy nigdy nie pozwolili na to, aby wiara w nas zgasła. Przypomina mi się takie opowiadanie, właściwie szczątkowo pamiętam, ale ta idea gdzieś tam we mnie siedzi. Opowiadanie mówi o pewnym człowieku, który w dzieciństwie miał takie niesamowite doświadczenie piękna ogrodu. Wszedł do ogrodu, który był otoczony murem, wszedł przez furtkę i zauważył, że są tam drzewa o soczystych, wspaniałych owocach. Skosztował tych owoców, widział również kwiaty, widział fruwające motyle, śpiew ptaków. Był taki szczęśliwy, że pomyślał sobie, chcę tutaj codziennie przychodzić. Ale okazuje się, że w kolejnych dniach, kiedy przechodził obok tej furtki, miał zamiar wejść do środka, ale gdzieś tam się śpieszył, a to na jakieś zajęcia, a to na piłkę z kolegami, a to gdzieś na zajęcia szkolne. Wciąż był w pośpiechu. Pomyślał sobie, jak dorosnę, będę miał więcej czasu. I tak się stało, że kiedy dorósł, również okazuje się, że obowiązków wcale mu nie ubywało, wprost przeciwnie, przybywało. Pomyślał sobie, to może kiedy będę już starszym człowiekiem, wezmę swojego wnuczka i zaprowadzę go właśnie do tego ogrodu, aby on też miał takie doświadczenie jak ja w dzieciństwie. I kiedy podszedł pod ten mur, szukał wejścia. Nie wiedział, zapomniał, gdzie to wejście właściwie było. A może ktoś zamurował, a może ono zarosło? Sam nie wiedział, ale nie mógł znaleźć wejścia do tego piękna, które wcześniej było na wyciągnięcie ręki. Myślę, kochani, że to opowiadanie jest bardzo mądre, chociaż bardzo proste. Myślę, że tak czasem jest z naszą wiarą, że kiedy zaniedbamy wejście do tego piękna, które Pan Bóg daje nam za darmo, które jest na wyciągnięcie ręki, może okazać się, że gdzieś tam zagubimy, zapomnimy już, w jaki sposób mamy korzystać z tego dobrodziejstwa, które Pan Bóg nam daje. A więc, kochani, musimy troszczyć się przez całe nasze życie, aby nasze serca płonęły Bożą miłością, aby nigdy nie zagasły. Na zakończenie, kochani, sprzed katedry, sprzed posągu, który był sprofanowany, posągu Jana Pawła II, chcę przekazać Wam teraz Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, pa, pa. Do jutra.